Tragiczny finał wycieczki nad morze. Dwie osoby zginęły, a 29 zostało rannych w wypadku autokaru w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. Małgorzata Rogatty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Pierwsze zgłoszenie o wypadku dotarło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim o godzinie 7:09. Pierwszy zastęp, który przyjechał na miejsce po przebyciu 9 km, dokładnie o godzinie 7:16, podjął działania ratownicze. Ten temat od rana zdominował nasze serwisy informacyjne. Trudna akcja ratunkowa po wypadku autokaru. Mieliśmy dwie ofiary śmiertelne. Ranni trafili do szpitali w regionie Łodzi i Płocku. Te osoby odniosły urazy, głównie wielonarządowe, złamanie, otarcia, stłuczenia. Pomoc na zupełnie innym poziomie. Będzie psycholog, będzie lekarz, no i warunki dostosowane rzeczywiście do pracy, którą wykonujemy. Zakończyła się inwestycja w Centrum Pomocy imienia świętego brata Alberta w Bydgoszczy. Teraz będzie w tym kompleksie. To będzie i stołówka, i noclegownia będzie. Możesz leżeć do południa, patrzeć w sufit albo spać. Pogoda ducha i kolorowe nakrycia głowy. My mamy siłę, energię i trzeba po prostu to wykorzystać. Przemarsz kapeluszowy w Bydgoszczy. Atrakcyjność tych kobiet naszych i emerytów, głównie seniorów, jest po prostu niewyobrażalna. Tragiczny wypadek w miejscowości Konstantynowo w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. Dwie osoby zginęły, 29 zostało rannych, gdy autobus na łuku drogi zjechał do rowu. Autokarem do Gdańska jechali seniorzy z okolic Płocka. Do wypadku doszło rano na drodze krajowej nr 91. Autobusem podróżowało 50 osób. To członkowie koła seniorów z Bodzanowa koło Płocka. Grupa jechała do Gdańska. Po godzinie 7 na łuku drogi na odcinku Ciechocinek-Toruń autokar wycieczkowy zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu. Mieliśmy dwie ofiary śmiertelne, to już jakby lekarz stwierdził na samym początku. Natomiast potem sukcesywnie zarówno karetki pogotowia, które docierały na miejsce, jak również helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, sukcesywnie tych poszkodowanych zabierały. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Ofiary śmiertelne to dwie 65-letnie kobiety. Poszkodowanych zostało 29 osób. Tych najciężej rannych przetransportowano do szpitali śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. Pozostałych przewoziły karetki do placówek m.in. w Bydgoszczy, Łodzi, Płocku, Włocławku, Inowrocławiu, Toruniu. Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie stabilnym, ale wymagają jeszcze hospitalizacji. Te osoby odniosły urazy, głównie wielonarządowe, złamanie, otarcia, stłuczenia. No i w zależności od ich stanu, ich poprawy, ta hospitalizacja będzie prowadzona, ewentualnie dalsze postępowanie medyczne. Okoliczności tego zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. Nie chciałbym tutaj wychodzić poza ustalenia procesowe, one trwają, ale był zjazd autokaru ze swojego pasa na lewy pas ruchu, także przyczyn może być kilka. Może być błąd kierowcy, może być uszkodzenie pojazdu, coś leżące na jezdni. O wsparcie w ustalaniu okoliczności przyczyn tego wypadku poproszono m.in. inspektorów transportu drogowego. Sprawdziliśmy uprawnienia firmy transportowej, uprawnienia kierowcy, a w szczególności sprawdziliśmy czas pracy kierowcy, czyli wymagane przerwy, czas prowadzenia i odpoczynek. Wszystkie z tej sprawy, które wymieniłem, nasza analiza nie wykazała, aby były tam uchybienia. Z ustaleń policji i inspektorów wynika, że kierowca był trzeźwy, a autokar sprawny. Akcja ratunkowa była trudna i wymagała koordynacji działania wielu służb. Przy zdarzeniu pracowało ponad 100 osób. Organizowano pomoc dla poszkodowanych, także tę psychologiczną. Uruchomiona została specjalna infolinia. Na miejsce wypadku przyjechał wojewoda kujawsko-pomorski. O działaniach służb na bieżąco informowani byli również premier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 7:10. 6 minut później na miejscu byli już pierwsi strażacy i policjanci. Wszystkie służby sprawnie działały na miejscu. Udzielaliśmy w pierwszej kolejności, udzielaliśmy pomocy tym osobom najbardziej poszkodowanym. Dokonywano triażu, czyli segregacji tych osób, które wymagały natychmiastowej pomocy. Na miejsce wypadku docierały już karetki. O godzinie 7:20 do akcji włączyło się także lotnicze pogotowie ratunkowe.
te maszyny po wylądowaniu na miejscu, trzy z nich przetransportowały trzy pacjentki, kobiety w wieku 56, 82 i 86 lat, z ogólnymi potłuczeniami, ale w stanie stabilnym. Natomiast lekarz z pierwszego śmigłowca płockiego został wyznaczony koordynującym akcję medyczną, w związku z tym ta maszyna pozostanie na miejscu. Osoby, które nie były ranne, przewieziono do szkoły w Aleksandrowie Kujawskim. Powiat zorganizował dwa autobusy, które przewiozły osoby nieposzkodowane do sali gimnastycznej zespołu szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Tamtym osobom żeśmy zapewnili opiekę psychologiczną, oczywiście wodę, herbatę, kanapki i te osoby tam mogą przebywać do czasu przyjazdu przewoźnika. Część osób wróciła do domu autokarem, innych odebrali członkowie rodziny. By ułatwić im ustalenie, gdzie znajdują się bliscy i w jakim są stanie, Urząd Wojewódzki uruchomił specjalną infolinię. Wojewoda pojawił się też osobiście na miejscu zdarzenia. Na bieżąco od praktycznie pierwszych minut akcji informuję pana premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Joachima Brudzińskiego, o przebiegu akcji. Sytuacja jest opanowana. No niestety mamy ofiary śmiertelne. Z tego miejsca jeszcze raz kondolencje dla rodzin, które tutaj też były na miejscu. Zarówno rodziny zmarłych, jak i poszkodowani w wypadku pasażerowie mogli skorzystać z pomocy psychologicznej. Na miejscu jest również nasz wojewódzki kapelan, jest też wojewódzki psycholog strażacki, którzy udzielają również wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym. To wsparcie jest przy tak traumatycznym wydarzeniu bardzo istotne. Droga krajowa nr 91 łącząca Łódź z Gdańskiem przez wiele godzin była zablokowana. Wspólnie postarajmy się o bezpieczne wakacje, przekonują organizatorzy akcji, która ma zapewnić bezpieczeństwo na drogach podczas pierwszego dnia działań. Funkcjonariusze policji, ratownicy PCK oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu zachęcali m.in. do skorzystania z symulatora dochowania i instruktażu pierwszej pomocy. Halo, co się stało? Jak masz na imię? Nie reaguję. To trzeba przypominać, bo człowiek po prostu zapomina i bardzo dobrze, że się tak zdarzyło, bo no byłam parę razy świadkiem wypadku, gdzie ludzie stali dosyć bezradni, nie bardzo wiedzieli nawet, gdzie mają zadzwonić. Cały czas jest potrzebna edukacja, bo jednak wiele osób, nie wiem, czy to nie wie, czy też może lekceważy pewne zasady takie podstawowe. Powinniśmy mieć oczy dookoła głowy i stosować zasady ograniczonego zaufania. Pieszy bardzo często wychodzą na ulicę, nie patrzą, że samochód jedzie. Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, potem należy sprawdzić przytomność, wołać o pomoc, udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić oddech. Oddech sprawdzamy przez 10 sekund. Przyjechaliśmy tutaj z symulatorem dachowania. Chętni uczestnicy akcji mogą przekonać się na własnej skórze, jak zachowuje się ciało podczas dachowania, co się dzieje z przedmiotami, które w tym pojeździe się znajdują. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje namawiamy do przestrzegania bezpieczeństwa. Mówimy tu w aspektach jakby tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów. Mówimy tutaj o motocyklistach, ale jak i również o uczestnikach ruchu drogowego, kierowcach pojazdów. Każdy z tych uczestników ruchu drogowego, o których wspomniałem, ma takie same prawa. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Rewitalizacja tematem Konwentu Prezydentów we Włocławku. 50-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dymisja ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zrezygnował, jak twierdzi, ze względów osobistych. Według medialnych doniesień największe szanse na objęcie teki ministra rolnictwa ma poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Krzysztof Jurgiel pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi od listopada 2015 roku. Jak poinformowało biuro prasowe resortu, minister złożył rezygnację z powodów osobistych. Według nieoficjalnych informacji największe szanse na objęcie teki ministra rolnictwa ma poseł PiS z naszego regionu Jan Krzysztof Ardanowski, który pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, a wcześniej był wiceministrem i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według rzecznik prasowej rządu niewykluczone, że następca Krzysztofa Jurgiela będzie znany jeszcze w tym tygodniu.
I kolejne informacje. Jak zmieniać otoczenie z mieszkańcami i dla mieszkańców? Rewitalizacja i związane z nią wyzwania były głównym tematem konwentu prezydentów. Włodarze największych miast regionu spotkali się we Włocławku. Centrum Kultury Browar B. Jeszcze kilka lat temu zaniedbany, dziś jest wizytówką Włocławka. Tu czas wolny spędzają zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy miasta. W obiekcie prowadzone są warsztaty, odbywają się koncerty i wystawy. Jednym z celów rewitalizacji jest nie tylko odnowa budynków, ale także zaangażowanie mieszkańców. W rewitalizacji ważne jest powiązanie tego czynnika społecznego, więc tych elementów, tych zadań społecznych, prospołecznych z zadaniami tymi twardymi, infrastrukturalnymi. I my próbujemy też odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak znaleźć ten złoty środek. To samorządy powinny decydować o komplementarności projektów. Nie może być tak, że projekt twardy, ten typowo infrastrukturalny, musi być narzucony razem z projektem miękkim, społecznym. Samorządowcy zajęli się także problemem zaniedbanych nieruchomości, które są własnością prywatną. Jak rewitalizować zabytki, które są własnością prywatną, jak zachęcić tych właścicieli, żeby wzięli udział w tej rewitalizacji? Włodarze miast zwrócili uwagę, że przy projektach rewitalizacyjnych bardzo ważna jest ciągłość i stabilność finansowania. Stąd apel do rządu. Będziemy apelować do strony rządowej o utworzenie, mówię to w dużym takim skrócie, specjalnego funduszu rewitalizacyjnego i stworzenie oczywiście strategii polityki rewitalizacyjnej w kraju. Samorządowcy chcą także zaapelować do marszałka województwa, by to samorządy mogły decydować, na jakie projekty rewitalizacyjne przeznaczyć pieniądze. Włocławek, Iwona Komisarek. 1 lipca rozpocznie się elektroniczny nabór wniosków na wsparcie z programu Dobry Start, czyli tak zwane 300+. O założeniach rządowego projektu także we Włocławku mówili dziś politycy Prawa i Sprawiedliwości. Program 300+ przewiduje, że dodatkowe pieniądze na wyprawkę szkolną otrzymają wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 20 roku życia. Świadczenie to przysługuje również osobom niepełnosprawnym do 24 roku życia. Dotrzymujemy słowa po raz kolejny i jest to kolejny element programu tak zwanej piątki premiera Mateusza Morawieckiego, realizowany w Polsce i w naszym województwie. Tylko we Włocławku uprawnionych do pozyskania pomocy w ramach programu Dobry Start jest blisko 12 tysięcy rodzin. Daje to kwotę w wysokości ponad 5 milionów złotych. Od 1 lipca te wnioski można składać również drogą elektroniczną i najlepiej będzie, jak w domu szybko wybierzemy taki sposób złożenia wniosku po to, żeby te środki mogły wpłynąć na konta włocławian. Wnioski w formie tradycyjnej papierowej będzie można składać od początku sierpnia. Prezydent Włocławka oraz opozycja powinni się pogodzić w trosce o dobro mieszkańców. Tego zdania są przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tym celu SLD chce zaprosić prezydenta oraz wszystkich radnych na spotkanie do Centrum Organizacji Pozarządowych, aby raz jeszcze omówić najbardziej palące sprawy w mieście. Dwa największe problemy w funkcjonowaniu miasta, to znaczy brak zgody na udzielenie kredytu długoterminowego, przez to część inwestycji nie może być realizowana. No i oczywiście ten najbardziej palący mieszkańców problem budownictwa. To spotkanie ma prowadzić do tego, żebyśmy tak długo jak będzie trzeba dyskutowali i znaleźli sposób wyjścia z tego impasu, w jakim miasto się znalazło. Gotowość do rozmów zgłasza prezydent Marek Wojtkowski. My swoją koncepcję przedstawiliśmy, dyskutowaliśmy kilkakrotnie na sesjach Rady Miasta, natomiast nigdy nie usłyszeliśmy, jakie są oczekiwania państwa radnych, więc jeśli rzeczywiście taka okazja będzie, to ja oczywiście chętnie będę uczestniczył. Przeciwnego zdania są radni PiS, którzy uważają, że propozycja SLD jest zagrywką pod publiczkę przed zbliżającymi się jesiennymi wyborami. Ja rozumiem, że jest okres kampanii wyborczej praktycznie i Sojusz Lewicy Demokratycznej próbuje różnymi zabiegami PR-owskimi pokazać, że coś robi, ale póki co wydaje środki ogromne, a efektów nie widać. Włocławek, Michał Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu świętuje 55-lecie istnienia. Podczas uroczystych obchodów doktoratem honoris causa UMK uhonorowany został laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii profesor Robert Franklin Engel. Wręczono również odznaczenia osobom zasłużonym, które od wielu lat współpracują z wydziałem, oferując na przykład praktyki dla studentów.
Bardzo chciałabym pracować właśnie w finansach, gdzie te nowe technologie, jakieś innowacje są wdrażane i jakby być cały czas z tym na bieżąco. Mamy dużo możliwości, nie tylko samych wykładów, ale również możemy czynnie brać udział w różnych akcjach, konferencjach, angażując się w koła naukowe. Więc myślę, że możliwości jest bardzo dużo. Po parunastu lat działamy wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Zarządzania w budowaniu relacji praktyk i konsultacji. Ci studenci mogą swoją wiedzę sprawdzoną egzaminami skonfrontować z rzeczywistością, czystą praktyką biznesową. Uczelnie wyższe są tak ważnym miejscem w naszym społeczeństwie, ponieważ to tutaj szkolimy studentów. Uczymy ich tego, co wiemy, a także tutaj zgłębiamy wiedzę. Uczymy się rzeczy tak ważnych, takich, które przyczyniają się do jakości naszego życia. To jest wydział, który robi olbrzymie postępy w ostatnich latach. To jest wydział, który bardzo postawił na umiędzynarodowienie. To jest wydział, który ma kilka swoich własnych czasopism i jestem spokojny o jego przyszłość. Myślę, że w ciągu 2-3 lat ten wydział będzie jednym z najlepszych w Polsce. Wydział oczywiście świętuje jubileusz 50-lecia. Serdecznie gratulujemy. I kolejne tematy. Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Bydgoszczy otwarte. W nowym budynku znajdują się m.in. duża stołówka, nowoczesne zaplecze kuchenne, pokoje dla ofiar przemocy domowej i ośrodek terapeutyczny dla osób, które próbują wyjść z bezdomności lub uzależnienia. Budynek powstał dzięki pieniądzom unijnym i dotacji samorządu województwa. Łączny koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych. Osoby, które będą korzystały tutaj z naszej pomocy, które korzystały do tej pory, będą mogły korzystać z pomocy w warunkach godnych człowieka, bo były rzeczywiście bardzo słabe warunki do tej pory, ale też pozwoli na poszerzenie tych działań, które do tej pory prowadziliśmy. Będziemy mogli więcej terapeutów na przykład tutaj zatrudnić, będzie psycholog, będzie lekarz, no i warunki dostosowane rzeczywiście do pracy, którą wykonujemy. Osoby, które korzystają, będą korzystać, już korzystają z domu prowadzonego przez siostry, niczym nie zawiniły. One po prostu znalazły się na zakręcie życia z różnych powodów i trzeba po prostu stworzyć im warunki, aby wróciły do normalnego funkcjonowania. Ta inwestycja została zrealizowana w błyskawicznym tempie, niespełna rok od wbicia pierwszej łopaty. Proces pozyskania środków unijnych, no byłem zaskoczony, przebiegł tak sprawnie, że nawet tego nie zauważyliśmy. Do tej pory to było tylko, że tylko korzystali tylko ze stołówki, a teraz będzie w tym kompleksie, to będzie i stołówka, i noclegownia, będą mieć zmianę odzieży, kąpiele, można być się wykąpać, także już całkowicie będzie teraz idealnie. Mieli okazję poznać Polaków na Litwie, poczuć, że potrafią pomagać i poznać historię z zupełnie innej perspektywy. A to wszystko dzięki projektom polsko-litewskiej ścieżki marszałka Józefa Piłsudskiego w regionie kujawsko-pomorskim oraz bydgosko-wileńskiej ścieżki marszałka Józefa Piłsudskiego. Podsumowanie tych edukacyjnych projektów odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. To zdjęcie to pamiątka, która pozostanie w albumach uczniów szkoły podstawowej nr 35 w Bydgoszczy. Młodzież miała okazję brać udział w projektach, które wspierały Polaków na Litwie. Dziś nadszedł czas podsumowań. Przede wszystkim poznałem wiele wspaniałych osób, wielu znajomych. Dowiedziałem się, że Polska nie tylko jest w tych granicach, które mamy teraz, ale jest też poza granicami naszego państwa. Patriotyzm i wiedza historyczna to uczniowie biorący udział w projektach mogli z nich wynieść. Jak podkreślają przedstawiciele kuratorium, to ciekawe lekcje, między innymi historii. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. W związku z tym wszystkie projekty, które przybliżają historię Polski, są ważne dla poznawania jej przez następne pokolenia. W ramach tych projektów bydgoszczanie odwiedzili Litwę, ale w Grodzie nad Brdą również przebywali Polacy z Litwy. Tu mieli okazję dosłownie Polski dotknąć. Zespół miał okazję zatańczyć dla młodzieży z Niemęczyna, jak przyjechali do Bydgoszczy, nauczyć ich polskich tańców, naszych tu rodzimych i kujawskich i z różnych regionów Polski. Muszę powiedzieć, że bardzo żywo reagowali.
bo Polacy na Litwie podkreślają i pokazują, że wciąż Polski i związku z nią bardzo potrzebują. W tym ostatnim projekcie zawieźliśmy do Niemczech książki dla nauczania zintegrowanego, więc myślę, że książki, literatura polska, jak najbardziej podręczniki, bo jest to polska szkoła na Litwie. Jak zapewniają organizatorzy projektów, już myślą o kolejnych akcjach wspierających Polaków na Litwie. Bydgoszcz, Monika Kamińska. Znika jeden z symboli osiedla Jakubskie Przedmieście w Toruniu. Rozpoczęła się rozbiórka ponad stuletniego komina po dawnych zakładach Tormięs. W tym miejscu ma powstać osiedle. To, że szpecące okolice ruiny w końcu znikną, cieszy mieszkańców, ale większość nie ukrywa, że ma ogromny sentyment do tego miejsca. Ostatnie lata to wyjątkowo burzliwa historia tego miejsca. Kiedy 20 lat temu stanęła produkcja, to był początek końca Tormięsu w takiej formie, jaką pamiętają mieszkańcy Torunia i okolic. Zakłady mięsne były. Jedyne w Toruniu. Teren przeszedł w prywatne ręce, ale nieruchomość latami popadała w ruinę. W 2010 roku zawaliła się wieża i część budynku. Dwa lata później runęła kolejna ściana. Jeszcze wcześniej dochodziło tu do pożarów. Dziś ten teren wygląda tak i ma nowego właściciela, który ma konkretne plany na to miejsce. Okazuje się, że konieczna jest rozbiórka charakterystycznego komina. U niektórych mieszkańców budzą się więc wspomnienia, sięgają też po aparaty, aby uwiecznić na zdjęciu jeszcze stojący komin. Po prostu znika kolejna rzecz, no, która była charakterystyczna tutaj dla tego terenu. Zakładów nie zdążyłem zrobić, powiem szczerze. Pewne ślady historii po dawnej XIX-wiecznej rzeźni mają jednak pozostać. Pozostają tam ślady historii, pozostają fragmenty murów, pozostanie fragment jednego z budynków, natomiast nie może pozostać komin, bo on groziłby tym, którzy będą w sąsiedztwie mieszkali. Zgodnie z przyjętym przez toruńskich radnych miejscowym planem zagospodarowania dla tego miejsca będą mogły tu powstać budynki, w których poza mieszkaniami znajdą się także punkty handlowo-usługowe. Pora na zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś powiemy o zbliżających się wydarzeniach sportowych w regionie. Już w najbliższy weekend we Włocławku Mistrzostwa Polski do lat 20 w lekkiej atletyce. Z kolei w dniach 7-8 lipca odbędzie się kolejny ENA Bydgoszcz Triathlon, czyli jedno z większych w kraju wydarzeń tej dyscypliny sportu. Dziś poznaliśmy szczegóły zawodów. Organizatorzy przygotowali kilka nowości. Strefa zmian obejmie już nie tylko halę Łuczniczka, ale i Artego Arenę. Zmieniona zostanie również trasa. Szczegóły po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Takiej pogody ducha można im pozazdrościć. Seniorzy po raz 10 wzięli udział w przemarszu kapeluszowym. Z kolorowymi ozdobami na głowie przeszli ulicami Bydgoszczy. Było gwarno i wesoło. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych w ramach 6. Juwenaliów Uniwersytetów III wieku. Możesz leżeć do południa, patrzeć w sufit albo spać. To jest taka integracja z innymi klubami, z koleżankami, z kolegami w naszym wieku. A my mamy siłę, energię i trzeba po prostu to wykorzystać. Coraz to ładniejsze kapelusze, chociaż co roku są ładne, piękne. No, na Wyspie Młyńskiej ocenimy i wynagrodzimy najładniejsze kapelusze, ale mówię, atrakcyjność tych kobiet naszych i emerytów, głównie seniorów, jest po prostu niewyobrażalna. No, rok rocznie coraz piękniejsze, coraz bardziej atrakcyjniejsze kapelusze. Ja mam dzisiaj tort na 10 marsz kapeluszowy, bo dzisiaj jest 10 marsz kapeluszowy, no i ktoś to musiał pokazać. Człowiek nie siedzi w domu, tylko wyjdzie między ludzi. Jest zabawa, jest można się pośmiać. A czy pogoda w najbliższych dniach będzie równie promienna i piękna jak seniorki w swoich kapeluszach? O tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry, Dagmaro.
Dzień dobry. Przed nami ciepły i słoneczny tydzień. Już od jutra więcej słońca na niebie, no i na termometrach do 25 stopni, także wiosna żegna się z nami bardzo łaskawie. Jutro obchodzimy Światowy Dzień Leniwych Spacerów, także pogoda będzie sprzyjała świętowaniu. Podczas tych spacerów możemy podziwiać piękno naszej przyrody, między innymi wspaniałe kwiaty, które zakwitają w ogrodach, na przykład róże, które przez wielu nazywane są najpiękniejszymi kwiatami na świecie. Ale różom, jak i innym roślinom, bardzo potrzebny jest deszcz, żeby się zregenerować. A czy ten deszcz spadnie w nadchodzących dniach? O tym już za chwilę w szczegółowej prognozie pogody. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21. Do zobaczenia.